Dobra, więc cześć, siemanko, witajcie. To jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. To jest seria postępowe gospodarstwo rolne, a w dzisiejszym odcineczku będzie trochę roboty, pracy na odcinku. Mianowicie zaczynamy od przywiezienia kostek słomy. No, kostek, no dużych, nie wiem. Bel, kostek, no bo to kostki jednak. Duże kostki. Lecimy je odwieźć. Tutaj już stoi kejsik z rozrzutnikiem. To będzie kolejna praca. Ale nie będziemy rozrzucać obornika, tylko wapienko na te pole, tam po łące, gdzie orany było nie tak dawno na odcinku. No i będzie jeszcze oranie orka drugiej łąki. I jak zdążę, to jeszcze będziemy siać łąkę po prostu. No. No więc lecimy. Dalej, większy bieg. Albo może tak zrobię, o. Tak. No już ciężarówka, już do wymiany. Już chyba na teraz, na następny odcinek chyba będę, kupię chyba ciężarówkę nowo. Znaczy nowo, no jakoś ciężarówkę po prostu, bo to no nie da rady, to już się ani nie zbiera, ani to... Już do wymiany. Opsy. No i dobra. A ja tutaj zostawiam ciężarówkę. Pyk. Kurde. Dobra. Jeszcze wejdzie tych bel. No właśnie, jestem ciekawy, gdzie one później będą się pojawiać. Pojemność całkowita 250. 250 niby bel tu się powinno pojawić. Czy nie wiem, czy do góry, czy na boki jakoś? Nie wiem, dobra. Ja wsiadam do kejsika. Trochę muszę dźwięki zgłośnić. Już widzę. No, U80 damy. Cyk, kierunek. I no raz, koguciki. Kierunek można wyłączyć. No, to trochę ma na sobie. A wapno jest cięższe trochę od obornika. I lecimy. No w sumie mam dwa pola do zwapnowania. Jedno to jest te, z którego belki przywoziłem, no a drugie no to jest tam no, po trawie, po łące. Ale na odcinku dwóch na pewno mi się nie uda. A więc lecę na te po oranym, bo chyba wapno, nie wiem, czy te odcinku rozrzucają na jakieś pole po oranym. Chyba nie. No tutaj rzepaczek rośnie w moim polu. No i jeszcze tamte pole zebrałem ze słomy. Kostki, no i tutaj przy okazji jeszcze pozbierałem. Dookoła ziemniaków też to pozbierałem wszystko. No i będzie można, jak chłopaków nie ogarnę, no to jeszcze nagram odcinek ze ziemniaków. Bo już nie można kopać. O, teraz tylko czy tu się tu nie zarwie. A, poszło. Dobra, tutaj jedę. Jadymy. Miodu mu. A co ciągnąć? No, tutaj troszkę wody, aby się nie utopić. Dobra, ojojojoj, tutaj to bajorko. Dobra, gilotyna do góry. GPS-a wykryj szerokość na jeden stopień, dobra. Pyk, 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 aha. Pyk, 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 pyk. Zaraz, jakie tu jest pH? Nie, dobra, tutaj to ja na automacie będę latał. No i dobra. Pyk i lecimy. No i miodzio. Miodzio, miodzio.
kurde, trochę się przeziębiłem. Lekki katar mam. No ale no co, odcinki trzeba nagrywać. Dzisiaj, jak ja to nagrywam, to jest poniedziałek. Więc no, trzeba się przyzwyczaić. No, ferie mam. A więc troszkę się odpocznę od tej szkoły. No i mogę teraz ponagrywać chociaż. No, możecie wbić, ocenić poskładanki. Tak, chcę wam powiedzieć, jak to będzie, jakbym chciał, żeby teraz u mnie na kanale to wyglądało. Jest nowa seria, tak jak już widzieliście. No, kto nie widział, to zapraszam na odcinek z nowej serii. Bo naprawdę... Kurde. O, do lewej troszku. No i dobra. No, bo naprawdę myślę, że no fajno. Fajnie to ogarnąłem wszystko. A więc zapraszam tam na odcineczek. Nie wiem, czemu mi tu nie pokazuje wapna. Zapłać za podanie gleby. Dziwne. Nie wiem, czemu mi tu nie pokazuje tego. Ale dobra. No tutaj się przydało jeszcze to pole dokupić. Wtedy to już by naprawdę wielkie to było. Obszar by był już. No teraz już jest. Już teraz jest w sumie obszar, ale wtedy to uhu by było. No nie wiem, kurde, czemu mi tu nie pokazuje? A inne rzeczy pokazuje? A, bo jest to. No ta. O. Ojojojoj, dobra. Pyk. No. Elegancko będzie tego. No kurde, nawet nie idzie dużo tego wapna. Odpowiednio. Odpowiednio idzie. No, trochę tu podziałamy. Trochę podziałamy sobie z tym wapnem. O, to. Myślę, że fajny odcineczek. W dalszej części odcinka będzie worka, która tu jest minuta w ogóle. 8 minuta. No tak, muszę nowe intro nagrać. Może dzisiaj trochę się pobawię. Porobię może coś pod to intro. Bo będę w sumie orał. No żniw by nie było, ale no to trudno się mówi. Trudno się mówi. Kurde. No dzisiaj jestem jakiś nieskupiony, no naprawdę muszę się... Coś chciałem powiedzieć. Jajajajaj. No tak, nie wiem. Może nie każdy widział tutaj połączone, jak jest te pole. Bo tu kiedyś tu była łąka, a tu było normalne takie pole, a teraz jest jeden duży kawałek. Nie wiem, kurde, mam plan, jak wydać tego save'a. Ale też muszę się trochę pobawić. Bo bym chciał z niektórymi maszynami od razu wydać. Z tymi oczywiście, które są wydane tam na LS Portal czy gdzieś. Wydam wszystko po prostu i będzie spokój. Tylko no ta, no będzie trzeba do każdego, do wszystkiego szukać linków. Ha.
No, częściowo. No trudno, no porobimy. Porobię coś, no bo chcę widać. Bo tu naprawdę no, sporo to robiłem. Jeszcze myślę, że połączę to pole. To na. W lato na to serię wydam. Na lato. Znaczy, no na lato, jak będzie w farmingu, to będę chciał widać, no bo już jak to fajnie, będą ścieżki i wszystko. Oczywiście, no Prosida nie będę mógł wydać, bo jest poprzerabiany. A więc tego, no nie wydam. Ale myślę, że będzie to elegancko wszystko wyglądać. Miodzio będzie. No, bo ta seria, no już nie powiem, powoli się będzie kończyć. Bo co tu? Jeszcze no, tu już takie pole wielkie. Tu nie wiem, czy sobie no, w tym sezonie to wszystko połączę w jedno. Tutaj to za bardzo to już tu nie mam. Nie wiem, czy tego i tego nie dokupię jeszcze. I tego w tym sezonie. Trochę kredyty spłacę. No nie powiem, fotowoltaika coś tam. Coś tam zarabia, coś nie coś. Na siebie. No więc zawsze parę groszy jest. No w te panele też trochę zainwestowałem. Mam nadzieję, że mi to się zwróci. Dobra, która minuta? 12. Dobra, to polecimy jeszcze na gospo. Bo chciałem się tepnąć, ale dobry czas. No najwyżej, no nie pokażę, jak sieje trawę. Ale to. Tyle razy widzieliście, jak ten zestaw latał już. A więc myślę, że nie będziecie się na mnie gniewać. No, ale dzisiaj powiem wam, że trochę śniegu popadało w nocy. U mnie w realu. Trochę śniegu popadało. Dzisiaj słoneczko świeci teraz ostro. Jutro coś czuję, że będzie duży przymrozek. Znaczy, no, na minusie będzie. Mróz będzie. No, no przymrozkiem tego nie można nazwać. Mróz. W sumie mogę wejść nawet w pogodę. Dobra, tylko muszę wyciszyć dźwięki. O, tutaj oramy sobie. Pogoda. Pogoda, pogoda, pogoda. No i tak jak mówiłem, w dzień minus 6, w nocy minus 11. No, a więc trochę przymrozi. Dobra, tutaj wjadę, bo będę tam leciał, a więc tu sobie pojadę później. Dobra, gasimy. I lecimy do tego wariata. O, tu coś. Pług mi zaczął podnosić. O. A, tutaj fowa nie ustawiłem. Kurde, już. 30. Cyk. Ile z nim się jeździło? 16. No i worka, i no idzie. Trochę przyciszę o 10. Bo nie tu, tu. No i kejsik miod. Dostaje tutaj. Ale ma co robić. Ma co robić z tym. Kurwa. O, już bez GPS-a jechałem nawet. Proszę bardzo. A, może bym sobie zwiększył i no. Miodu, miodu mu. No, 15 na godzinę. 16, no kurde, i będzie zaorany. Nie, no, naprawdę fajnie idzie. Robota tym pługiem naprawdę idzie, miodzio. Kejsik, no pod górkę, pod górki ciężko ma. Ale tak, o, na równym z górki, no to. Może ciągać.
Nie, bo to on ma po prostu dużą wagę. Przyczepność ma sporo. No i może ciągać o większym zapotrzebowaniu koni i mocy. Znaczy no, większe zapotrzebowanie, na przykład pług ma, ciągnik nie ma, ale uciągnie. Ma dobrą przyczepność. No bo ten case ma chyba... A nie wiem w sumie ile on ma wagi. Waga, 10 ton plus obciążnik to na 500. No, 12 ton może mieć ze zbiornikiem pełnym. Może mieć 12 ton około. No więc kurde nie no, myślałem, że chyba coś tu farming przekłamuje. Bo on raczej cięższy będzie. Znaczy nie no, on też krótki jest w miarę. Jak na swoje gabaryty to dosyć krótki jest. Może nie na gabaryty, ale ilość koni, o. Już było dobrze. Ale ze mnie rolnik, mówię. Pyk. I ogień. Nie no, obroty tam porządnie. Daję mu miodu. No coś z arki fajnie by było nagrać. No teraz no tu muszę za to przejechać i dopiero nagrać. Ale myślę, że jeden przejazd jeszcze przejadę i polecimy siać. Bo tu będzie trochę manewrowania przy tych krzakach, żeby to powyrabiać. A nie chcę na odcinku takich rzeczy robić. Bo to moim zdaniem się trochę odcineczek marnuje. Na takie manewrowanie. Nie no, jest, teraz widać jak to jest kolos. Tutaj może włączę tworzenie pola. O, to. Zobacz, no prawie dwie szerokości ciągnika. Ora. A tu na 30 centów, 35 chyba robię. A więc ma co przerzucić, ma. No, jest nowa tekstura orki. Nowa tekstura, jakby ktoś chciał taką teksturę, to zapraszam do Jarosława Stankiewicza. Jest wydana. Pod odcinkiem musicie obczaić. I od razu tam ma pokazane, jak je wgrać. Więc polecam. Poradniczek Boży. Opsa. No, myślę, że fajna. Naprawdę. Niczym gleba 3D wygląda. Ty. No i kurwa, miodzio. No i dobra. Pyk. Miodu mu. No, fenocik to, wa. Maszyna. No i trawkę zasiejemy tam. A, błotnik zakupiłem nowy. Lewy, jak widać, już zakupiony. Lecimy. No nie wiem, czy nie chciałbym też jakoś seryjkę, znaczy ten, no serię poprowadzić z testowania modów. Bo naprawdę myślę, że coś takiego byłoby fajne, jakbyście mieli już sprawdzone. Jakby ktoś szukał modów.
No to bym miał takie, znaczy nie wiem, albo z testowania, nie wiem, top tygodnia, coś takiego, albo z seria z najlepszej, nie wiem, mody do farminga, coś takiego. Takie najpotrzebniejsze, żeby to ładnie współgrało. No bo ktoś może pierwszy raz odpalić farminga, a sobie popykam, jakieś mody chce, no i nie wie, jakie jest najpotrzebniejsze i nie wiem, po live'ach chodzić, coś takiego, no to trochę, wiadomo, można, ale nie każdemu się chce. O, koguty rozłożę, bo przy drzewach robiłem. Hopsa, o, to trzeba na błotnik wejść. O, cyk, teraz tutaj też. Oj, no. Kurwa. No, nie chcę się rozłożyć. Dziadostwo. O, poszło. Dobra. Bez nawozu. Bez, bo tu mi niepotrzebne. Cyk. Pik. Opuszczamy. Opuszczamy i lecimy. No i trochę do siewu tu będzie oczywiście, no wiadomo, bez ścieżek. Bo gdzie w trawie ścieżki? Panie, oszalał pan? No wiadomo. To w sumie mogę sobie zminimalizować. No jeszcze. Posieję troszkę. I zaraz ten odcinek wyrenderuję, wrzucę na YouTube'a. No i dwa dni temu był odcinek właśnie z nowej serii. A więc kto nie oglądał, to zapraszam na nową serię. Bo tam no, startujemy. No dosyć ciekawe maszynki mamy na start. Już mogę lekki spoiler zrobić. 4011, 40. I Ursusik C330. Jeszcze jeden ciągnik, ale tego wam nie powiem. Ale naprawdę no ładnie się komponuje. No i ta seria, powiem tak, ona nie będzie jakoś stricte rozwojowa. Ona będzie taka, kasę zarabiam, ale nie wiem, nie kupuję co sezon nowego ciągnika. Bo nieraz już na tej serii tak się rozwinąłem, że mogę co sezon sobie nowy ciągnik kupić. Bo tu no gram na poziomie łatwym, tam gram na trudnym. A więc to jest no naprawdę coś o wiele innego. O wiele to jest coś innego. I myślę, że to zrozumiecie. No bo tam na trudnym, no to naprawdę będzie trzeba kilka sezonów, żeby na coś porządnego uzbierać. Gdzie jeszcze ja to nagrywam sam. Więc będzie ciekawie. No i będę chciał, no nie wiem. Teraz kombajnem jeżdżę 8 na godzinę. 8 na godzinę będzie nowszy, będzie 9. Albo będzie tyle samo. No zależy, jak będzie kombajn wyglądał. A może jeden będzie nowszy, będzie szybciej, a następnie jaki kupię będzie starszy, ale większy header i znów będzie wolniej. No więc no, tak będziemy jakoś robić tego typu. Trochę jak Mafia Solet, ale no to jest naprawdę, no, realne moim zdaniem. A więc nie wiem, ktoś może powie, że o, wzorujesz się na Mafii Solec. Nie no, po prostu moim zdaniem to takie coś jest realne. A więc nie wiem, czy bym miał tak nie robić. Bo co, bo ktoś tak zrobił, to ja już nie mogę. No nie wiem, no. No, tego typu. Dobra. To było na tyle na tym odcineczku. Zapraszam na nową serię.
No myślę, i odcinki będą się pojawiać na zmianę, czyli na przykład poniedziałek postępowe, czyli ta seria, wtorek przerwa, środek tamta seria, jeszcze no nie wiem dokładnie jak się będzie nazywać, środa tamta i w piątek znów postępowe. No i tak będzie właśnie na zmianę i raz w tygodniu będzie jakaś składanka, no muzyka. Muzyka będzie, no i też zapraszam do posłuchania sobie muzyczki. A więc dobra, dzięki, że byliście na tym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!